Hej ludzie! Dzisiaj jest piękna pogoda, żeby zrobić sobie garden party, tak myślę. Tutaj w Australii idzie zima, ale tak naprawdę to wiecie. Jesienna pogoda w tym klimacie nie przeszkadza w takich rozrywkach. Mam też coś specjalnego dla tego stworzenia. I ogólnie ona ma już prawie roczek. W maju będzie miała roczek, czyli za miesiąc. No ale właśnie od zrobienia tego garden party trochę powstrzymuje mnie ta wysoka trawa. A Krzysztof jak zwykle w rozjazdach, w delegacji, mamy taką kosiarkę, którą ledwo on umie zastartować, a ja to już w ogóle. Tak więc, ponieważ nie potrafię rozwiązać tego problemu w inny sposób, pojadę kupić nową kosiarkę. Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Już grzecznie czeka pod drzwiami, wie, że zaraz będzie przygoda. A ja jeszcze tylko muszę wziąć dwie rzeczy, to znaczy smycz i kaganiec, chociaż ona go nienawidzi. Bo do tego sklepu, do którego jedziemy, można wchodzić z psami. Jest to sklep taki z materiałami budowlanymi do majsterkowania. Nie ma tam żadnego jedzenia, więc można wchodzić z psami. A tutaj mnie komar wczoraj ugryzł. Terrible. Do takich podróży, które nie są w pieszym dystansie, mamy przygotowaną klatkę do transportu. Wiadomo, że słońce jest tutaj zabójcze dla wszystkich i nie wybiera, więc zrobiłam też taki daszek, żeby ją chronił przed ewentualnym deszczem, ale głównie przed słońcem. Na podłogę zawsze przynoszę jej taką matę łazienkową, żeby miała względnie miękko. No i ogólnie wiadomo, że trzymanie zwierząt w klatkach jest niehumanitarne. Ale co jeżeli one to uwielbiają? Ten sklep, do którego jedziemy teraz, Bunnings, nie ma za bardzo konkurencji w Australii, jeśli chodzi o materiały do samodzielnego prowadzenia budowy czy majsterkowania. Jako że moja firma to firma budowlana i my dość dużo kupujemy w tym sklepie, to mamy umowę z Bunningsem, że każdy pracownik dostaje kartę, która nazywa się Power Pass i ona daje też indywidualną zniżkę 5%, z której ja dzisiaj pierwszy raz skorzystam, ale przy moich wielkich zakupach to będzie tylko jakieś 8 dolarów zniżki, ale lepszy rydz niż nie mieć 8 dolarów. Tak więc pies zapakowany, ja zapakowana, widzimy się w sklepie. Traumatyczne. Sepia naprawdę nienawidzi Bunningsa. Ale mamy to, co mieliśmy mieć. Możecie zobaczyć charakterystyczne zachowanie naszego psa, który krąży praktycznie wokół mnie cały czas i szczeka, próbuje zaatakować kosiarkę. To podobno jest jedna z genetycznych cech Border Collie, które były kiedyś typowo psami pasterskimi. I szukałam informacji w internecie na temat tego, czy są takie zajęcia z zaganiania dla psów. I okazało się, że bardzo blisko nas właśnie jest pan, który prowadzi to dla miejskich psów. Można się umówić i przyjechać sobie w sobotę na 2 godziny, żeby pies zaganiał owce. I na pewno chciałabym im na to zapisać i wydaje mi się, że zrobimy to. I to też będzie ciekawe do pokazania. No więc trawa jest już skoszona. Na pewno podoba mi się bardziej niż było wcześniej. Chociaż nie jest idealnie, ale gdybyście chcieli oglądać idealną trawę, to co wy tu robicie? Co robicie na tym kanale? I a propos tej drugiej kosiarki, ona jest większa, cięższa i w odróżnieniu do tej, którą kupiłam, jest na benzynę i ja nigdy nie umiałam jej odpalić, bo ona nie ma... Normalnie jak się ją odpala, to trzeba pociągnąć za sznurek, który obraca silnikiem i wtedy ten silnik startuje, ale ponieważ
ta kosiarka jest po przejściach, to tego fabrycznego sznurka nie ma, tylko trzeba samemu zawiązać sznurek dookoła tego mechanizmu. Ja wiem, ja to bardzo dobrze wam tłumaczę, wszystko rozumiecie na pewno. I trzeba potem tak z całej siły go pociągnąć i wtedy ten silnik czasami startuje. Czasami, bo ja próbowałam dzisiaj 10 razy i mi się to nie udało, bo jeszcze na początku trzeba chyba taką rączkę przesunąć, tylko że ta rączka jest złamana i ja nawet nie wiedziałam, w którą stronę. Ale nieważne, do sedna. Chodzi mi o to, bo Krzysztof umie tą kosiarkę odpalać. To znaczy, też mu trochę to czasu zajmuje, ale w końcu za którymś razem mu się to zawsze udaje. A ja nigdy nie umiałam tego zrobić. I mam pytanie, zwłaszcza do facetów. Czy wy czasami po prostu lubicie mieć jakieś zepsute rzeczy? Albo takie, których nikt inny nie umie obsługiwać? Tylko dlatego, żebyście się czuli bardziej potrzebni? Bo przez to, że mieliśmy taką kosiarkę, to jak Krzysztofa nie było w domu, to na pewno nie była skoszona trawa. A teraz jak on jeździ na przykład w delegację albo ma jakieś zajęcia w weekendy, to ta trawa rośnie i rośnie i rośnie i rośnie, a ja nie mogę jej skosić, bo ja nie umiem odpalić kosiarki. I wtedy jak Krzysztof raz na jakiś czas ma wolny weekend, to wtedy on może skosić trawę, nie? Ale wiecie, to nie jest tak, że ja nie chcę tego robić, tylko po prostu ja tego nie umiałam zrobić. I zastanawiam się, czy to może było tak specjalnie, żebym ja musiała raz na 2 miesiące mówić Krzysztofowi: ej Krzysztof, już nie da się przejść przez ogród, proszę, pomóż. A tu mamy takiego małego przyjaciela na naszej wiacie. Jest taki duży jak pół mojego palca. No a teraz, wiem, że to długo trwało, ale na pewno macie też czasami tak, że chcecie zrobić jakąś jedną rzecz. Okazuje się, że macie 20 problemów na drodze. I tą jedną rzecz zaczynacie robić dopiero 2 godziny później, jak wykonacie te wszystkie zadania poboczne. I tak samo było dzisiaj. Ponieważ moim głównym zadaniem, które chciałam dzisiaj zrobić, jest, pod warunkiem, że w tej paczce jest to, co ja myślę, że jest. Bo jak nie, to nie wiem, po co ja w ogóle robię ten odcinek. I po co robiłam te wszystkie rzeczy dzisiaj rano, ale otwórzmy i sprawdźmy, czy wszystko ma sens. Jest dobrze. Ponieważ po latach ciężkiej pracy na emigracji w końcu dorobiliśmy się tak, że na pewno wszyscy nam będziecie zazdrościć. A mianowicie w końcu mamy basen! Yeah! Cieszysz się? Tak zasadniczo to ten basen ma być dla niej. Chcę jej jakoś wynagrodzić ten czas, który sama spędza z tego powodu, że my oboje pracujemy poza domem. A jej ulubioną rozrywką jest włażenie do akwenów wszędzie, więc zobaczymy, czy jak będzie miała taki akwen u siebie, to też będzie się dobrze bawić. Więc prowadzić odcinki z basenu. No i teraz jak już mamy takie luksusy, to też myślę, warto wspomnieć o legislacji, jaka jest w Australii ciekawa i której ja w ogóle się nie spodziewałam, że gdziekolwiek na świecie takie coś istnieje. W Australii jak ma się basen, to trzeba mieć do niego ogrodzenie. Ten na szczęście się jeszcze nie kwalifikuje, co jest śmieszne, nie? Bo on ma 30 cm. I to jest ostatnia wysokość, jaką może mieć basen, który nie wymaga ogrodzenia. A tak, to jak jest nawet troszeczkę wyższy i nawet jeżeli to jest basen dmuchany, rozporowy, czy wykopany w ziemi, czy postawiony na ziemi, to nie ma już znaczenia. Musi być wokół niego płot. I też nie może być to taki płotek tymczasowy, tylko rozstawiony dla jaj. Normalnie musi to być stała konstrukcja wokół tego basenu. I ja jak się pierwszy raz o tym dowiedziałam, to byłam dość zbulwersowana, bo podobno jest to spowodowane tą ilością utonięć dzieci, która była zanim to prawo obowiązywało. I w tym momencie, nawet jeżeli się nie ma dzieci, ani nie planuje się gościć dzieci, to i tak taki płot wokół basenu musi być.
jakbyście się pytali, gdzie ten Krzychu jest, że ty musisz sama kosić trawę, to tu jest. Gra sobie z karty chłopak. Niestety my w tygodniu pracujemy dosyć długie godziny i nie mamy zbyt dużo czasu, dlatego staramy się to nagradzać w weekendy. Wtedy zawsze znajdzie się parę godzin, żeby zabrać się w jakieś miejsce na jezioro albo do naszego osiedlowego dog parku. W tych dog parkach zdarza się, że są takie organizowane eventy dla psów. Raz na przykład był taki zlot Border Collie. To jest super event, bo możemy sobie porównać, jak nasz pies zachowuje się na tle innych psów, ale tym bardziej lepiej to uwypukla, ponieważ wszystkie te psy są tej samej rasy, więc nie możemy już zganiać na rasę. Wszystko jest już kwestią jakichś nabytych zachowań. No i oczywiście nie jest agresywna, jest miła i przyjazna dla innych psów, ale jest trochę nadto podekscytowana w takich, jeżeli przychodzi do jakiejś konkurencji, typu gonienie piłki. No i chyba są tylko dwa psy, które szczekają. I nasz, mimo że jest całkiem cichym psem, on w domu prawie nigdy nie szczeka. Jak szczeka, to my naprawdę wtedy wychodzimy z domu, bo albo mamy węża na ogródku, albo chyba, że się z Natalią bawi i Natalia ją sprowokuje. Plus jest taki, że nikt się tym nie przejmuje. Mamy postanowienie, że zabieramy sobie przed pracą i po pracy na spacer. Rano tak na 20-25 minut, wieczorem tak na 40 minut. To jest dobre i dla niej, i dla nas. Dla niej z oczywistych powodów, dla nas, bo też postanowiliśmy, że to będzie czas, kiedy nie bierzemy ze sobą żadnych smart urządzeń i mamy czas, żeby pobyć na łonie natury sami ze sobą. Mimo że my wychowywaliśmy się w czasach, gdy nie było jeszcze smartfonów, a ja to w ogóle w czasach, gdy jeszcze internetu nie było. Gdy jeszcze nie było w ogóle komputerów. No, żebyś wiedziała. Tak. To no, odkryliśmy ostatnio smutno, że nas ta choroba cywilizacyjna wcale nie ominęła. Jesteśmy też pomału takim zombiakiem ze stelażem zrobionym z ręki, który tylko trzyma jakieś smart urządzenie. Także w tygodniu najwięcej, co możemy dla niej zrobić, no to wiadomo, spacer rano, spacer wieczorem. Dosyć często zdarza się, że obydwa te spacery zdarzają się, kiedy jest jeszcze ciemno albo już ciemno. Dlatego wyposażyliśmy się w dodatkowy equipment. Pierwszą rzeczą jest obroża świecąca ze względu bezpieczeństwa. A drugą jest specjalna piłka, bo na spacerach praktykujemy sobie aport piłki. Także podczas spacerów najczęściej jedyne, co widzimy, to jest to. No i żeby jeszcze troszeczkę urozmaicić życie, to staramy się organizować posiłki w jakiejś ciekawszej formie niż tylko żarcie z Michy. Jedną z jej ulubionych i wydaje nam się, że dosyć sensownych i stymulujących jest taka zabawka jak Kong. To jest całkiem fajne, to jest taka bańka wstańka z dziurą, także pies musi się trochę przy tym namęczyć i pokombinować, żeby cały ten posiłek z tego wydostać. Ale teraz na szczęście, podobnie jak w Polsce, tak i tutaj, z okazji Świąt Wielkiej Nocy są 4 dni wolnego, więc nareszcie możemy spędzić trochę czasu wszyscy razem we trójkę. Tego samego Wam życzymy, abyście mieli wreszcie więcej czasu dla najważniejszych osób wkoło Was. Trzymajcie się, radosnych świąt i do zobaczenia za tydzień.